Już 2 dni używamy nowego iPhone'a X, także zapraszam Was na pierwsze wrażenia związane z tym telefonem. Przede wszystkim zacznijmy sobie od ekranu. Mamy tutaj ekran nazywany przez Apple Super Retina HD, czyli ekran OLED-owy o przekątnej 5,8 cala, uwzględniając zaokrąglenia, natomiast jeśli byśmy liczyli od krawędzi do krawędzi, to jest to 5,85 cala. Ekran bardzo duży i przede wszystkim wykorzystujący prawie całą powierzchnię przednią tego telefonu, za co ogromnie chwalę Apple. Jest to innowacja, która wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, a właściwie zmianą przyzwyczajeń. O ekranie dokładnie powiem Wam w recenzji, a teraz o tych gestach. Zniknął nam przycisk Home Button, czyli ikona, można powiedzieć, iPhone'a i w tej chwili zastąpiono ją gestami. Czyli jeśli jesteśmy na przykład w jakiejś aplikacji, żeby wyjść do ekranu głównego, robimy przeciągnięcie do góry. I jest to naprawdę bardzo wygodne i szybko się do tego przyzwyczajamy. Natomiast to, co mi się nie podoba w tym telefonie, to właśnie gest multitaskingu. Załóżmy, że odpalimy sobie kilka aplikacji i w tym momencie, kiedy chcemy wejść do multitaskingu, musimy przytrzymać i dopiero mamy możliwość przeglądania ostatnio uruchomionych aplikacji. To jest dużo dłuższe niż wciśnięcie szybko home buttona i dużo mniej wygodne, dlatego że trzeba ten palec przytrzymać. Żeby wyrzucić aplikację z multitaskingu, w tej chwili trzeba przytrzymać. Pojawiają nam się minusiki, możemy zrobić to w ten sposób, albo w tym momencie tym gestem dopiero wyrzucić aplikację z multitaskingu. Szybko się przyzwyczajicie, to na 100%. Ja nie miałem z tym żadnego problemu, już po kilku godzinach zabawy z telefonem wiedziałem, o co chodzi. Natomiast jest to pewna zmiana. Drugą sprawą, jeśli chodzi o przełączanie się z multitaskingu, jest możliwość zrobienia gestu swipe. Wtedy mamy możliwość przełączania się między aplikacjami i to działa całkiem nieźle. Kolejną zmianą jest wysuwanie centrum powiadomień. W tej chwili robimy to z prawego górnego rogu. No i niestety nie możemy uzyskać tutaj nigdy podglądu baterii. Tutaj prawy górny róg służy do tego, żeby wskazać nam, ile mamy zasięgu, czy jesteśmy połączeni z Wi-Fi. Tutaj wskazuje też zasięg Wi-Fi oraz stan naładowania baterii tylko i wyłącznie ikoną. Nie ma tutaj procentów. Jeśli chcemy wejść do procentów, trzeba zjechać w dół i w tym momencie pojawiają nam się wszystkie nasze ikony. I tak, na przykład, kiedy mam tryb nie przeszkadzać, który jest włączony w tej chwili, no to księżyc nam się tu wyświetla. Natomiast my tutaj nie widzimy, że mamy tryb nie przeszkadzać. I kilka razy zdarzyło mi się tak, że dziwię się, dlaczego mi telefon nie dzwoni, a okazało się, że po prostu najzwyczajniej w świecie zapomniałem wyłączyć tego trybu. Wiem, że można ustawić sobie harmonogram, ale załóżmy, że mamy w tej chwili niedzielę, no i nie wiedziałem, do której pośpię, chciałem sobie wypocząć, więc nie chciałem ustawiać żadnego harmonogramu. No i podnosząc telefon zapominam o tym, że mamy tutaj tryb nie przeszkadzać, dopiero muszę zjechać palcem, oho, jest tryb nie przeszkadzać, dlatego telefon nie dzwonił. To jest taki niuansik, który gdzieś tam też troszeczkę mi przeszkadza. W prawym górnym rogu wyświetla nam się też animacja, jak na przykład podłączymy słuchawki Bluetooth, no to tutaj wyświetla się animacja słuchawek. Co jeszcze się wyświetla? Zobaczymy w trakcie testów, cały czas badamy ten telefon i eksperymentujemy. Z lewej strony, jak wysuniemy, mamy klasyczne centrum powiadomień, które po prostu zsuwamy sobie. Nawet z góry też możemy. I mamy klasyczne centrum powiadomień. W tym miejscu pojawia nam się także podczas trwającej rozmowy ikonka, że rozmowa trwa. W tym momencie, jeśli przełączymy się, jak widzicie, podświetliło się nam na zielono. Zmienił się też screen. W tym momencie screena robimy wciskając te dwa klawisze, więc to też jest jakąś nowością. No trzeba się po prostu z tym obyć. Coś, co bardzo mnie boli, to jakość wykonania tego telefonu, ze względu na to, że jest to ramka stalowa. No niestety tutaj pojawiają się rysy od patrzenia na ten telefon, więc jest ten sam efekt, który był w iPodach i ten sam efekt, który był w stalowym Apple Watchu. Nie wiem, na ile uda nam się to pokazać, natomiast te rysy są i one są widoczne po bliższym przyjrzeniu się. Co ciekawe, ja telefon noszę wsadzony w kieszeni zawsze w ten sposób i tylko te rysy powstały tutaj na spodzie, czyli gdzieś tam podczas chodzenia, gdzieś tam o kurz się ociera ten telefon i się rysuje. No nie powinno mieć to miejsca, żaden telefon nigdy mi się nie rysował w tej kieszeni, więc tutaj ogromna wada. Oczywiście ekran jest w stanie idealnym, a telefon noszę bez pokrowca, żeby zobaczyć właśnie, jak on wytrzyma przez te testy. Kolejną wadą jest wystający obiektyw aparatu, do tego się nie mogę przyzwyczaić. Raz, że psuje cały design tego telefonu, bo wygląda dziwnie. Dwa, że wystaje ogromnie i kiedy położymy na przykład telefon, to on się rusza. No nie rozumiem tego, ta część na pewno będzie narażona na dosyć mocne uszkodzenia. Mam nadzieję, że Apple odpowiednio ją zabezpieczyło, natomiast no, czas pokaże. Na pewno to, co się podoba na tym ekranie, to konsumpcja treści. To jest niesamowicie eleganckie, kiedy przeglądamy sobie internet i mamy rzeczywiście od samego dołu mamy dostęp do treści. No wygląda to niesamowicie elegancko, bardzo mi się podoba. No i przede wszystkim rozmiar i chwyt tego telefonu. To jest rozmiar podobny, bardzo zbliżony do małych iPhone'ów, czyli iPhone'a 7, 6, 6s, 8.
Przede wszystkim posiada też większą baterię, o której powiemy oczywiście w recenzji. Natomiast chwyt tego telefonu jest niesamowicie wygodny. Jak Apple rozwiązało jeszcze brak, bo jak wiecie, jak się dwa razy nacisnęło, a właściwie przyłożyło palec do Home'a, no to było zejście aplikacji. W tym momencie należy zrobić taki dyskretny gest na dole, żeby te aplikacje zjechały, więc tryb obsługi jedną ręką też jest, żeby nie trzeba było sięgać, żeby ten telefon nam nie wypadł. Generalnie pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, podoba mi się, jest dobrze, natomiast oczywiście choroby wieku dziecięcego w postaci braku dostosowania niektórych jeszcze aplikacji, ale tak jak widzicie, cały czas pojawiają się nowe rzeczy, support for iPhone X, iPhone X, jak wolicie, więc cały czas deweloperzy uaktualniają. Jak to w przypadku Apple, stawiam na 2-3 tygodnie i wszystko będzie już, że tak powiem, zrobione perfekt. Zapytacie jeszcze na pewno o Face ID, to jest bardzo istotna kwestia. Face ID testujemy, mamy mieszane uczucia, jak widzicie teraz telefon odczytał moją twarz bez problemu, ale kiedy na przykład, nie wiem, siedzimy przy stole i mamy telefon położony gdzieś tam, nie wiem, na spotkaniu ze znajomymi, naturalne rzeczy, w tym momencie przychodzi nam powiadomienie i nie widzimy co przyszło, widzimy tylko medium i od kogo przyszło. No i teraz tak, jak telefon leży na stole, no to nienaturalnym byłoby się nachylanie nad nim, bo to jest zupełnie niepraktyczne, a home można było gdzieś tam zerknąć na ustawienie. Jak spojrzymy na telefon, no to oczywiście on nam się odblokuje, natomiast też nie rozumiem tego, dlaczego po spojrzeniu na telefon, kiedy kłódka jest otwarta, muszę jeszcze zrobić swipe up. To jest dla mnie mega niewygodne i powinni to zmienić. Nie chcę oceniać Face ID zbyt wcześnie, mam mieszane uczucia jak na razie do tej technologii, nie zawsze ona się sprawdza, nie zawsze jest tak dokładna i szybka jak Touch ID, ale to o tym powiemy Wam na pewno w recenzji. No i Animoji, to jest taki klasyk, który bardzo fajnie się sprawdza i muszę przyznać, że jest fajnym urozmaiceniem tego wszystkiego. Można być różnymi ikonami, o tym też powiemy Wam oczywiście dokładniej w recenzji. Ja w tym momencie się z Wami żegnam. Widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia już niedługo. Czołem!